Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam do pierwszych wrażeń z HTC One A9. Urządzenie, które chyba przypadło Wam do gustu, biorąc pod uwagę liczbę wyświetleń poprzedniego filmu. Zresztą chyba to są pierwsze wideo w Polsce, jeżeli mówimy o A9. Tym bardziej się cieszę. Ok, przejdźmy do tego, co istotne, a mianowicie urządzenie. O, ok. Mam skonfigurowane, jest Twitter, Facebook, jest oczywiście tutaj Instagram, jakieś gry, kilka testów syntetycznych, kilkanaście zdjęć już porobiłem sobie w różnych warunkach oświetleniowych. No i powiem szczerze, że jestem w sumie zadowolony. Zacznijmy sobie od obudowy. Urządzenie łudząco przypomina iPhone'a 6. Mówiliście, że wprost tego nie powiedziałem w rozpakowaniu. No tutaj nie ma co ukrywać, tak? No to po prostu tak to wygląda. Mnie to nie przeszkadza. Dla mnie urządzenie po prostu jest ładne, mnie się podoba. Ten tył rzeczywiście jest bardzo, bardzo podobny, bym powiedział. Przód może już nie do końca, już widzę tu pewne zmiany i faktycznie jest to całkiem spoko. Tak jak wspomniałem, jest możliwość, i pokazywałem Wam w pierwszym filmie, konfigurację skanera odcisków palców. Ten skaner działa bardzo dobrze, nie trzeba mieć podświetlonego ekranu, wystarczy przyłożyć palec i nam się odblokowuje. To jest bardzo, bardzo ok. Ten przód w ogóle jest strasznie ładny i to mi się chyba najbardziej podoba w tym urządzeniu. Plus dodatkowo ten przycisk, który jest taki, no z taką fakturką, to rzeczywiście prezentuje się całkiem nieźle. Natomiast powiem szczerze, że chyba to umiejscowienie aparatu, kurczę, ja bym to dał mimo wszystko gdzieś niżej, bo to jak trzymamy tak telefon, to często palcem gdzieś tutaj po prostu wchodzę w obiektyw i to mi się wielokrotnie zdarzyło. I musicie mieć tego świadomość, że to może tak wypadać. Zaraz przejdziemy sobie do zdjęć. Android 6.0, HTC tutaj ma tą swoją nakładkę. To wszystko działa bardzo płynnie, bardzo ładnie. Mamy oczywiście tutaj ten HTC Sense Home, czy jakoś to się nazywa. Te tryby, gdzie jesteśmy w domu, poza domem, w pracy. I te aplikacje nam się tutaj zmieniają, w zależności od tego, jak często z jakich korzystamy, w jakim miejscu. Udostępniamy tam lokalizację i tak dalej. To wszystko prezentuje się tutaj tak jak w One M9 właściwie. Z lewej strony mamy ten nasz taki feed, gdzie ja sobie wrzuciłem w sumie tylko Instagrama, żeby sobie go przerzucać. Tutaj możemy sobie oczywiście to aktualizować na bieżąco i tak dalej. To wygląda bardzo fajnie, działa bardzo płynnie i rzeczywiście, no ja wrzuciłem sobie tylko tutaj Instagrama, bo chcę mieć tylko tutaj zdjęcia bez tych wszystkich elementów, które mogę mieć osobno wrzucane gdzieś w inne miejsca. Wygląda to naprawdę wszystko bardzo fajnie i podejrzewam, że chcielibyście, żebym zaczął od baterii, bo ta bateria nie jest zbyt duża, tak jak mówiłem, ale nie wygląda to tragicznie. Co prawda, ja dzisiaj dużo konfigurowałem, dodawałem te wszystkie konta, robiłem zdjęć, więc to nie jest jakieś takie mega użytkowanie. Zresztą miałem wyłączoną transmisję danych, więc to jest stricte Wi-Fi. Stricte Wi-Fi, nic więcej. I zasilanie, bateria. 50% mamy 2 godziny 20 na ekranie. Jest całkiem nieźle. Ja wiem, że ten wynik może trochę spaść mimo wszystko później, ale faktycznie jest póki co w porządku. Przejdźmy sobie do rzeczy, które mogą być dalej dla Was interesujące, a mianowicie zdjęcia. Niestety HDR się słabo sprawdza, bo bardzo długo wtedy te zdjęcia się robią i mogą być poruszone, tak jak to. Bez HDR-u jest trochę ciemno. Takie typowe zdjęcia, bym powiedział, że są całkiem niezłe. Na dworze wygląda to bardzo fajnie, ostre. Rzeczywiście te fotki jak wychodzą, to dużo szczegółowości mamy na nich. Wydaje mi się, że to jest całkiem w porządku. Tu bym się specjalnie do niczego nie przyczepił i te zdjęcia mi się podobają. Może po prostu w trybie nocnym one są zbyt ciemne i tyle. Natomiast pokażę Wam od razu wyniki AnTuTu i tam innych testów, bo podejrzewam, że... Znaczy pisaliście, że chcecie to zobaczyć, więc od razu Wam pokazuję. 41 tysięcy, tu 22. Tu 387, bardzo niski tutaj wynik, nie wiem dlaczego. Testy stabilności. Temperatura nie jest jakoś tam tragiczna, więc możecie sobie to zobaczyć. Stabilność równa mniej więcej, bez jakichś tam większych spadków wydajności. Więc wypadło to całkiem fajnie.
Gry działają, działają płynnie, tu mi się również do niczego nie przyczepił, to wam pokażę oczywiście w recenzji. No i faktycznie tyle. Muszę przyznać, że urządzenie niestety jest bardzo śliskie i trzeba uważać, żeby gdzieś nie wypadło, bo się śliska na tych rantach, to jest taka istotna kwestia, o której musicie również pamiętać. Będą się też odciski palców trochę tutaj pojawiały na pewno, z przodu to wiadomo. Przyznam szczerze, że na razie tyle. Aha, urządzenie się jakoś specjalnie nie przegrzewało na razie. To znaczy było ciepłe, to może nie było jakiś tam mega komfort, w sensie no troszkę gdzieś tam grzało, ale to nie była temperatura, która by mnie parzyła, nawet po zrobieniu kilku testów syntetycznych, jedno po drugim, testów stabilności, zainstalowaniu gier i odpaleniu ich. Ta temperatura nie wskoczyła na taki poziom, żeby rzeczywiście coś tutaj było nie tak. Więc póki co jestem zadowolony. Zastanawiam się jeszcze ta bateria, bo to na razie są takie bardzo wstępne wyniki. Ale wygląda to naprawdę bardzo w porządku. Urządzenie jest ładne, przede wszystkim jest ładne. Troszkę ta cena jest wysoka, macie ją w opisie oczywiście. Trochę cena jest wysoka, ale mam nadzieję, że szybko spadnie, bo urządzenie jest naprawdę bardzo ładne. Elementy, którego nie sprawdzałem, to jeszcze podczerwieni, więc to jeszcze wszystko przede mną. I szybkiego ładowania, nie wiem jaki jest czas tego szybkiego ładowania na tej szybkiej ładowarce, którą miałem w zestawie, ale ekran jest bardzo w porządku, tu faktycznie wygląda to bardzo, bardzo ok. Strony internetowe no, szybko się ładują, ten panel Full HD jest rzeczywiście bardzo w porządku, bardzo ładne te kolory są, biel jest biała, jakby jasność jest wystarczająca w trybie automatycznym, nic tu nie muszę korygować. No spoko, naprawdę na razie jest bardzo, bardzo ok. Cieszę się, że taki udany jest, to jest model. Pomijając oczywiście to, czy jest podobny do czegoś. Dajcie znać, co myślicie i co jeszcze byście chcieli, żebym pokazał już stricte w recenzji. Trzymajcie się, no i pozdrawiam. Cześć.